Trójce wraz z nami Tomasz Kuderski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczerze mówiąc to ja kompletnie nic nie wiem o tobie. Oh. <śmiech> <śmiech> to, to, to nie było pytanie, bynajmniej podałem ci mikrofon, ale w zupełnie innej sprawie. Chcę, żebyś powiedział troszkę o twojej płycie Cold The Distant. Ta płyta, która no, wprowadza nas w taki klimat, że troszkę odlatujemy w jakieś odległe światy. Tak to jest płyta. Ja normalnie jestem perkusistą rockowym w zespole Love the Vice grającym, powiedzmy, roka hard rocka, rocka progresywnego. I <laughs> pewien czas temu postanowiłem po prostu zrealizować jakby projekt, który byłby trochę inny, czyli generalnie trochę eksplorował inne ścieżki, inne motywy, trochę inspirowana muzyką filmową, muzyką, no też może rockową, ale Powiedzmy taką raczej łagodniejszą, bardziej instrumentalną. No i w tym kierunku to zmierzało. Ten projekt się dosyć mocno rozrósł, bo zacząłem go z Jackiem Szabrańskim, który był producentem. Kiedyś grał w zespole The Carries on Fire. I robiliśmy ten projekt we dwójkę. On się powoli rozrastał. W międzyczasie okazało się, że. To płyta została w ogóle nagrana na Majorce, czyli poza, poza Polską. z Większość muzyków to są muzycy pochodzący z, no z różnych stron świata, z Ameryki, Kuby, Hiszpanii, Majorki. Są też jakby polscy muzycy, ale wyrósł z tego taki właśnie dosyć duży, fajny, międzynarodowy projekt, w którym no, ja jestem kompozytorem jakimś głównym sprawcą tego, tej całej, tego całego zamieszania. No ale. Całość, całość jest właśnie trochę takim projektem moim i Jacka. Ta, ten projekt, jak sam powiedziałeś, to taka troszkę opowieść o właśnie podróżach moim zdaniem, bo ta Majorka jakoś po mocno chyba odcisnęła się na tobie, bo tamten Czas, chociaż mówi się o Majorce, że to jest takie miejsce e, z, z, właściwie zniszczone przez przemysł turystyczny, a z drugiej strony, kiedy gdzieś tam zagłębisz się w tę wyspę, to tam ciągle czujesz takie e, klimaty lekkości oderwania od świata wręcz. Czyli dokładnie tak. Y, 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 ta nabrzeża Majorki jest powiedzmy, no, takie sobie, tak, ale, ale środek tam, gdzie są góry, y, gdzie, gdzie byśmy nagrywali, to tam jest zupełnie inny klimat. To jest takie, tam są, w takiej małej miejscowości Buniola, to jest w zasadzie średniowieczne miasteczko ukryte w górach, w dolinie. Yy, niedaleko jest Waldemoza, gdzie leczył się i przebywał yy, Fryderyk Chopin. No i tam, tam jest dosyć dużo związków yy, też z Polską, ale, ale to jest taki trochę magiczny i tajemniczy i trochę ukryty ukryty od ludzi i trochę taki zupełnie, zupełnie inna przestrzeń, gdzie, która właśnie gromadzi sporo właśnie ludzi z taką artystyczną duszą, którzy tam z jakiegoś powodu się gromadzą. I właśnie w, no w, takich, w takich warunkach, w takich okolicznościach ta płyta została nagrywana i ona no też, to też pewnie na pewno się trochę na niej odbiło. Na jej pewnym takim melancholijnym i takim no właśnie stylu yy, trochę innym niż, niż, niż taka no, standardowa muzyka rockowa, z której ja się dziś na wywodzę. Kiedy słuchałem tej płyty, to miałem takie wrażenie, że momentami by tak troszkę tęsknię za klimatami, to szczególnie słychać przy dźwiękach klawiszy, klimatami powiedzmy lat 60., początku lat 70., gdzieś takiego powrotu do, do tego, co było wcześniej, właśnie takiej ucieczki od, od, od tego rockowego zgiełku. Raczej. Znaczy tak, to jest trochę ucieczka od rockowego z Giełku, choć, jakby patrząc na jakieś moje inspiracje i korzenie, no to ja się wywodzę z hard rocka. Ja jestem jakimś takim bardzo mocno związany z grupą Deep Purple i, i, i ogólnie no takim rokiem lat 70., ale właśnie chciałem trochę przedstawić takie motywy, które one by mogły być też nagrane w sposób rockowy, właśnie w sposób bardziej taki orkiestrowy, filmowy. I taki melancholijny, gdzieś tam też inspiracje sięgały, powiedzmy, Nika Cave'a i jego muzyki filmowej, właśnie takiej trochę niepokojącej, no ale, ale mimo wszystko no, z dużą dawką melodii i melancholii. Kiedy obejrzałem teledysk, w którym zobaczyłem skórą wokalistkę, to szczerze mówiąc, gdyby mi nie było podpisane, że to, jest, że to jesteś ty i to jest twoje w dużym stopniu dzieło, no to bym pomyślał, że jest to gdzieś tam jakaś propozycja z dalekich krajów. Tak, ten teledysk do utworu No, no Bad Wings był w ogóle nagrywany na majorce z oryginalną wokalistką, która śpiewała. W tym utworze, czyli Sheila Gatroid. To jest dziewczyna czarna, pochodząca z Nowego Jorku, która od pewnego czasu mieszka na Majorce i tam, i tam się zajmuje muzykowaniem. Tak, tutaj to jest trochę tak, że jak się, jak się ogląda ten teledysk, to, no to niekoniecznie on się musi w jakikolwiek sposób wiązać z Polską, czy, czy, czy no jakimiś takimi polskimi realiami. No Ale tak jak mówię, no ta płyta była nagrywana tam, i już mając możliwość muzyków i, i stamtąd, no to też postanowiliśmy tam zarejestrować klip. W pewnym sensie było to nawet jakby łatwiejsze, niż zrobić to tutaj. No a a fajnie, żeby, żeby śpiewała to też to, jakby w teledysku, żeby śpiewała to osoba, która wykonuje ten utwór na płycie, tak. Ale to nie było tak, że pojechaliście na Majorkę, otworzyliście okna i drzwi do studia, powiedzieliście halo, halo, fajni muzycy, chodźcie tutaj. Myślę, że to wszystko było wcześniej gdzieś tam przygotowane. Nie no, oczywiście, że tak. Było to, było to przygotowane. Mój producent od pewnego czasu mieszkał na Majorce, więc on tam trochę wszedł w tamten klimat. Choć w pierwszej chwili, jakśmy przyjechali, no to nagrywaliśmy w takim bardzo pięknym i, 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 i dużym i, i, i znanym studiu, które, które się mieści na Majorce. I w pierwszej chwili to było takie wrażenie, że oni trochę nie wiedzieli się, czego się spodziewać, bo to zostało im przedstawione, że przyjeżdża perkusista z Polski nagrać artystyczną płytę i tak rokowy perkusista z Polski, jedzie na Majorkę nagrywać płytę. Oni tak w pierwszej chwili tak się podchodzili do tego w taki sposób, tak trochę nie rozumieli, o co chodzi, tak? Ale, ale bardzo szybko jakoś tak udało się nawiązać jakieś tam dobre relacje i, 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 i nić porozumienia i to przebiegało całkiem sprawnie, no bo tam przez tydzieńśmy rejestrowali nagrania i i, I udało się i chyba weszło całkiem, całkiem sympatycznie. Powiedz troszkę jeszcze o tych innych muzykach, bo wspomniałeś, że są tam i muzycy z Kuby, i też z innych krajów. Yy, więc tak. Yy, 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 yy. Poza mną, Jackiem Szabarańskim, jest tam jakby z Polski Agaderla, która jest jazzową pianistką. Tomasz Ragaboi Osiecki, który gra na sitarze. On jest też takim yy, specjalistą od instrumentów hinduskich w Polsce. Z Polski jeszcze jest multi, multi Maciej Saputa w, w kilku utworach, a jeżeli chodzi o ten y, skład z Majorki, no to na fortepianie jest Mikkel Brunet, który jest taką pewną osobowością bal balearów i, i dosyć znanym pianistą jazzowym i twórcą, twórcą oper i takich bardzo dziwnych, awangardowych przedsięwzięć. Następnie jest, kto tam jeszcze był, Niles Saragon, jazzowa perkusistka na, na instrumentach perkusyjnych. Ona pochodzi z Kuby. Właśnie Sheila Guthright na, na wokalu, która śpiewała w Nobody Wins. To była cała sekcja smyczkowa obejmująca chyba pięć osób, w tym w tym jednego polskiego muzyka, który gra, w, gra na Majorce w, w Orkiestrze Symfonicznej w Palmie, Wojtek Sobolewski. I kto tam jeszcze był, bo to było bardzo dużo ludzi, którzy to byli. Był skrzypek Kiko Arangandona, który, który zagrał solo w utworze Road to Orient. I, i no więc tych osób było, było naprawdę dużo. A jak zareagowali Twoi koledzy z zespołu na y, takie troszkę odejście od tego, co robicie na co dzień? Znaczy, mm, koledzy z zespołu to w pierwszej chwili tak trochę nie wiedzieli, co to będzie i, i, i co ja tam sobie y, po, cichu, po cichu robię. Nie, nie bardzo rozumieli, ale jak już to. Zabrzmiało, to byli nawet, myślę, że byli pod dużym wrażeniem, że to się udało udało zrobić i że to wyszło. To też nasz jakoś, jako że my jesteśmy trochę takim efemerycznym zespołem, pojawiamy się i znikamy co parę lat. To, 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 to trochę ich zmobilizowało do, do zrobienia też coś znowu wspólnie w ramach Love Device i, 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 i też pracujemy teraz nad, nad nowymi kompozycjami. I, Będziemy chcieli zrealizować nowy album. Czy ta płyta, o której dzisiaj rozmawiamy, to tylko album studyjny, album, który możemy sobie włączyć w domu, czy też przewidujesz granie tego na żywo? Przewiduję granie na żywo. To, to jest trochę jednak dosyć spore wyzwanie logistyczne, z tego względu, że no, większość instrumentalistów jest pochodzi spoza Polski. Więc buduję tutaj no, skład w Polsce. To potrzeba pewnie no, dobre 8-9 osób na, na scenie, żeby, żeby tą muzykę tak zaprezentować w sposób stosunkowo wierny, jeżeli chodzi o, 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 o oryginał. Więc jestem na etapie no, budowania składu, który mógłby tą muzykę prezentować na żywo i, i, i myślę, że tak, że ta, że ta płyta będzie miała odsłonę koncertową. Za chwilę ukaże się jej wersja winylowa, bo na razie ukazała tylko wersja CD i streaming. No a, a w ciągu, myślę, na najbliższego miesiąca też pokaże się, się wersja na winylu dla no, ludzi, którzy lubią takie bardziej oldschoolowe, oldschoolową formę tworzenia muzyki. Bardziej, żebym, nowocześniejszą w tej chwili, a no nie tak. ol-schoolową. No, ona tak, y, można powiedzieć nowocześniejszą, no bo to jest, jest, jest renesans tego nośnika, i, i, i w tym sensie to na pewno tak. Dziękuję bardzo. Życzę, żeby koncerty się udały, żeby było ich jak najwięcej, no i żeby ci wszyscy artyści, żeby udało ci się wszystkich zaprosić do Polski, co będzie dużym wyzwaniem, no ale chyba, że zaczniesz od koncertów na Majorce, będzie streaming z Majorki. No, to jest też, jest to też ciekawe rozwiązanie, ale jeszcze o nim nie myślałem, ale faktycznie, no można, może, może też uda się tą muzykę kiedyś zaprezentować tam.